Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym już wcześniej rozmawiałyśmy kilkukrotnie, czyli o depresji. W sumie jest to taki najbardziej powszechny i popularny temat, kiedy mówi się o zdrowiu psychicznym w ogóle, czy o zaburzeniach zdrowia psychicznego. Rozmawiałyśmy już kilka razy i ja też wspominam kilka razy o tym, że leczę się na chorobę afektywną dwubiegunową, ale jak możecie wiedzieć z całego poprzedniego sezonu podcastu, radzę sobie z tym raczej dobrze i większość czasu ze względu na bardzo dobrze dobrane leczenie i terapię spędzam sobie w cudownym miejscu remisji. I tak też było, dlatego miałam często poczucie, że jak rozmawiamy o rzeczach związanych z depresją, to są dla mnie już takie, no nie aż tak bardzo odległe, ale raczej bardziej niż mniej odległe wspomnienia, bo po prostu nie spotyka mnie to już tak cały czas jak kiedyś. A ponieważ to są wspomnienia, to nie jest mi łatwo empatyzować z tym i przypomnieć sobie, jak to było się tak czuć, więc bardzo szybko to zapominam, no bo kto by chciał pamiętać, jak to jest czuć się źle i fatalnie. I też wielokrotnie, jak o tym rozmawiałyśmy, miałam takie trochę poczucie, że rozumiem, o co chodzi i sama tam byłam, ale już nie do końca jestem w stanie tak dokładnie się w ten sposób czuć i dokładnie wiedzieć, jak osoba, która to przechodzi, się czuje. Ale szczęśliwie dla tego podcastu przytrafiło mi się to ponownie. Tylko tym razem epizod depresyjny, który niestety mi się przytrafił, wynikał z innych rzeczy niż dotychczas. Ponieważ będąc w leczeniu, on jest tak ustawiony, że te epizody depresyjne właśnie mi się nie przydarzają, ale ponieważ musiałam zacząć leczenie w ogóle na coś kompletnie innego, ale leczenie lekami, które będzie trwało pół roku, no to teraz jestem jakoś w jakiejś 1/4 i te leki mają w skutkach ubocznych depresję i myśli samobójcze, ale myślałam sobie, że no, że wiadomo, to jest jakiś tam procent i że to mi się nie przytrafi albo być może mi się nie przytrafi, poza tym jestem na lekach i jestem w kontakcie z psychiatrą i tak dalej, więc miałam to na uwadze, ale myślałam, że już minęły 2 miesiące i będzie wszystko dalej ok przez kolejne 4. Ale w związku z tym, że te leki wpływają na funkcjonowanie wątroby i to, jak się metabolizują też inne leki, no to niestety doszło u mnie do obniżenia nastroju i uznałam, że to może być fajna ciekawostka i też może jakieś wsparcie dla osób, które same też są w takim momencie, żebyśmy porozmawiały trochę o tym, jak to jest być w epizodzie depresyjnym z perspektywy osoby, która aktualnie jest w epizodzie depresyjnym, a nie z perspektywy osoby, która dla której to są po prostu jakieś przykre wspomnienia. Ale może zacznijmy od rundki, czyli Ania, z czym zaczynasz? Tak, dla kontekstu nagrywamy to, kiedy jeszcze są wakacje, więc to może nie jest jakaś nowość, kiedy tego słuchacie, ale właśnie jestem na etapie przygotowywania się do napisania książki, to znaczy robię sobie research, myślę, o czym ona będzie, mniej więcej mam na nią pomysł, ale wiadomo, że to jeszcze właśnie jest ten etap, gdzie różne pomysły się zdarzają. I w tym tygodniu podpisuję umowę, więc to już się stanie. Soon. Albo nie tak soon. Wow, no ale to jakoś tak, to tak zajmowało mi ostatnie 2 tygodnie bardzo intensywnie, myśląc nad różnymi opcjami i w ogóle myśląc, już przechodziłam do takich momentów, gdzie byłam obrażonym Pingu, który płakał i mówił, że teraz to ja już nie chcę napisać książki, bo to jest wszystko za trudne. No ale mam nadzieję, że się uda. Więc już jestem tym bardziej pozytywnym Pingu teraz. A ty, Kleo, z czym zaczynasz? No jak już zdążyłam wspomnieć, ja zaczynam z epizodem depresyjnym, więc wydaje mi się, że właściwie cały ten odcinek będzie o tym, jak się czuję. No tak.
Ale może coś takiego dzisiaj się wydarzyło, co, z czym chcesz się podzielić z naszymi słuchaczami, no, i słuchaczkami. Ostatnio z takich rzeczy, które, jeśli mogę powiedzieć, że coś mnie cieszy, to cieszą mnie nektarynki. O, to miłe i smaczne. Mam wrażenie, że teraz jest ten idealny moment na nektarynki. Ostatnio naprawdę, jeśli chodzi o dobre rzeczy, to trafiają mi się super nektarynki i super borówki amerykańskie. To jest jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu. Nie no, oczywiście żartuję. Taki dark tak, joke. Tak literalnie, że nic innego nie jesz, czy... Nie no, jem, zjadłam jogurt. Ale teraz jest idealny sezon na nektarynki, dlatego że to jest ten sezon, w którym jak przekroisz ją jakby tak naokoło, na pół i tak przekręcisz, to one się oddzielają od pestki i potem możesz wyjąć tę drugą pestkę też. Najgorzej jest, jak masz nektarynkę, którą przekroisz i ona jest już trochę zbyt miękka i nie da się oddzielić tak, żeby były na połówki. Albo za twarda, i... że właśnie zostają te włókna albo i zostaje... nie da się ich oddzielić. Tak, i nie da się, i musisz zjeść naokoło tej pestki. O Boże. Nie no, wtedy to jestem obrażonym pingu, już wtedy ja już nie chcę takich nektarynek. Hashtag mood. No dobra, to powiedz, może to będzie ciekawe, żebyś na początek powiedziała, kiedy się zorientowałaś, że to może być to. I też oczywiście myślę, że jesteś zupełnie innym przypadkiem niż osoba, która doświadcza na przykład pierwszego czy drugiego epizodu depresyjnego, bo z jednej strony masz już to doświadczenie, ale z drugiej strony też wiedziałaś, że te leki mogą mieć taki efekt uboczny i jakby trochę jakby pewnie to rozważałaś, tak? Tak jak powiedziałaś, że cieszyłaś się, że tego nie ma, ale w końcu jakoś tak się stało, że to przyszło. Tak, tak, no rozważałam to z lekarzem, który mi przepisywał te leki, który też wiedział, że się leczy na dwubiegunówkę, co bardzo doceniam, bo mam wrażenie, że rzadko się zdarza takie holistyczne podejście, wiesz, do sytuacji, tylko jednak w dalszym ciągu trochę tak jest, że każdy lekarz leczy swoją, wiesz, swój działkę, kawałeczek, swoją dziedzinę, nie patrząc na inne rzeczy. Więc miałam tego świadomość i masz rację, wydaje mi się, że warto jest zaznaczyć, że to nie jest dla mnie pierwszy raz i że mam też, wydaje mi się, no jakąś taką sporą świadomość tego, w jakiej jestem sytuacji, co się ze mną dzieje, jakie mam leczenie. I dlatego też jakby, wiesz, no nie szukam na gwałtu rety pomocy, czy też nie odpływam w jakąś taką otchłań, rozpaczy, myśląc, że taki jest cały świat, tylko bardzo mam mocno zakodowane w głowie, że to jest epizod depresyjny, nie? Mhm. Że to jest coś, co jest czymś powodowane, i że to minie. A jeśli nie minie, na przykład w przeciągu jakiegoś czasu, to na pewno pójdę do mojej psychiatry i będziemy kombinować z tymi lekami, bo też, wiecie, inna sprawa jest taka, że przy leczeniu dwubiegunówki z antydepresantami jest tak, że one mogą cię po prostu wystrzelić na drugą stronę. I to jest też niebezpieczne. Bo... W manie lub hipomanie. Tak, bo byłam u mojej psychiatry i rozmawiałyśmy o tym, że no czuję się trochę gorzej, ale wiem, że to jest spowodowane tymi lekami najprawdopodobniej. I no i wiesz, no i opcja to jest zwiększenie antydepresantu, ale moje antydepresanty mają, tak jak ja biorę 150, to druga opcja zwiększenia dawki to jest na 300. Nie mogę sobie, to są takie, no teraz będziemy o tabletkach, to są takie tabletki, których się nie da przełamać ani przekroić i nie można tego zrobić, nie? Więc nie ma takiej opcji, żebym na przykład brać, nie wiem, 200, 250 czy coś takiego, tak, dokładnie. Więc kolejna opcja to jest jakby jeszcze wyższa dawka, no i wiesz, nie wiadomo, no póki nie muszę, to nie chcę też tego robić, więc... Uznałam, że się po prostu trochę przemęczę, ale no ogólnie... Dobra, ale to powiedz właśnie, jakby po czym poznałaś, jakie były takie może charakterystyczne dla ciebie już objawy, czy może ktoś w twoim otoczeniu się zorientował? Nie, raczej ja... No właśnie, kto miał się w moim otoczeniu zorientować, jeśli jednym z głównych objawów jest izolacja od innych osób, ale o tym powiem później, bo to też mam zapisane na mojej liście, którą sobie zrobiłam.
chyba pierwszą taką rzeczą, pierwsze takie dwa symptomy to były w ogóle bardzo dużo z tego, że to tak zaobserwowałam w ten sposób, zawdzięczam terapii, na której byłam, terapii poznawczo-behawioralnej, na której byłam przez półtora roku. Bo give it up for terapia poznawczo-behawioralna. Bo tam moja terapeutka na przykład nauczyła mnie i na jednym z naszych w ogóle jakichś pierwszych spotkań, czy pierwszych kilku spotkań, o tym, czym są objawy prodromalne, czyli objawy, które jakoś mogą zwiastować to, że zbliża ci się jakiś epizod. No i tak trochę to było dla mnie trudne do przyswojenia, bo wydawało mi się, no to po prostu takie małe objawy tego, co zaraz nastąpi, to w sumie to jest na jedno wychodzi, nie? Ale rzeczywiście zauważyłam, że po pierwsze zaczynam już bardzo dużo spać i robię się śpiąca wcześniej niż normalnie i śpię bardzo długo i nie mogę się dobudzić kompletnie. Jak już wiecie, być może z poprzedniego sezonu, ja i tak sama śpię dosyć długo, czyli tak 9-10 godzin. A teraz śpię po 12 godzin dziennie i nie mogę się dobudzić rano. I Jezu, to jest tak długo. No, to jest pół doby. To jest pół doby. To jest dwa razy dłużej niż duża część społeczeństwa śpi. No. I wiesz, mam nastawione 5 budzików i mój kot mnie zrywa rano, żeby mu dać jedzenie i nic nie działa. Po prostu nie mogę. Czuję się, jakbym miała zaraz zemdleć, jeśli nie wrócę spać, jak mu dam jedzenie. Mhm. No ale potem się budzę. No, tylko, że to jest po prostu strasznie dużo spania. No, ale widocznie tak mi jest teraz to potrzebne. No więc zaczęło się od tego. A druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to, że zaczęłam mieć takie ciśnienie w oczach. Mhm. I tak sobie myślałam, że to jest, na początku myślałam, że to jest ból głowy, więc brałam leki. A ja mam, mnie bardzo rzadko boli głowa przede wszystkim i to jakoś tak bardziej zawsze tak, nie wiem, na górze głowy czy tak coś. No nie mam nigdy problemów z bólem głowy. Więc mam jakieś jedno opakowanie ibuprofenu, które moja siostra mi przyniosła, bo powiedziała, jak się opiekowała moim kotem, powiedziała, widziałam, że nie masz żadnych leków przeciwbólowych, więc ci kupiłam. Okej. Ale prawie nigdy ich nie używam. Więc jak brałam takie leki, one nie pomagały na to uczucie. I potem spotkałam się ze znajomą I rozmawiałam o tym i mówię, że tak po prostu czuję takie ciśnienie w oczach, jakbym się miała po prostu cały czas zaraz popłakać. I ona mówi, ale wiesz co, ja też ostatnio tak czuję, a kichasz? I ja mówię, no w sumie w tym roku to kicham trochę więcej. No, bo to teraz coś pyli. I że jest jakaś, wiesz, jakiś sezon alergiczny. Ja nigdy nie miałam alergii w ogóle na nic. To znaczy, jak byłam dzieckiem, miałam alergię na jajko. I tam coś jeszcze. Mam alergię na kurz. Ale tak poza tym, no to nic. Nigdy na żadne jakieś pylenie, jakieś roślin, nic. I pomyślałam, okej, to może to wyjaśnia, ale potem szybko się zorientowałam, że to raczej nie to, dlatego że jak chwilę dłużej się... No bo zaczęłam się po prostu czuć bardzo smutna i dochodziły do tego inne elementy, o których zaraz powiem, ale że jak chwilę bardziej się nad tym skupiłam, że jestem smutna, albo że czuję, że jakbym się miała zaraz popłakać, to po prostu się rozpłakiwałam. Więc to jest po prostu jakieś takie nieustannie towarzyszące uczucie tego, takiego smutku, przez który masz się zaraz rozpłakać. I jakbym teraz jeszcze o tym chwilę pomyślała w taki sposób, na przykład teraz, to zaraz się rozpłaczę. No i już mam łzy w oczach, jak o tym myślę. A ja nie mam tak normalnie na co dzień, że po prostu tak mi się chce płakać cały czas. A teraz mi się chce płakać cały czas. Towarzyszą ci wtedy jakieś myśli, że właśnie, nie wiem, myślisz o czymś takim błahym, co się stało, czy typu, nie wiem, no rozlałaś coś i po prostu masz ochotę się popłakać z tego powodu, bo tak jakoś jest to dosadne, czy to jest nie. Takie... egzystencjalne. To nie musi być striggerowane niczym. Okej. Egzystencjalne. To nie musi być striggerowane niczym, po prostu. No tak jak teraz rozmawiamy i nawet mówię o tym, że czuję, jakbym się miała zaraz popłakać, to się... Jakbym się przed chwilą nie powstrzymała, to bym się zaraz popłakała. Tylko to jest właśnie, wiesz, znikąd. Takie... No po prostu czuję się taka smutna strasznie. Znaczy nie, może nie aż tak strasznie. Nie tak jak
kiedyś się czułem smutna. Dzięki moim dobrym lekom. Tak myślę, że to jest to, co mnie trzyma w jakichś ryzach. I potem, co sobie myślałam, że kolejna rzecz, która przyszła potem, to było to, że jak czuję się dobrze, jak jestem w remisji, to umiem więcej dużo być i żyć poza moją głową i jakby w prawdziwym świecie. A jak jestem w epizodzie depresyjnym i w sumie tak jak ja się czułam większość chyba moich nastoletnich lat czy mojego dzieciństwa, to całe moje życie jakby się w drugą stronę zamyka w mojej głowie i coraz więcej czasu spędzam w głowie, coraz więcej rzeczy mi się myśli, takich różnych, nie wiem, różnych scenariuszy albo jakichś takich rzeczy, także mogłabym po prostu cały czas leżeć i patrzeć się w sufit i myśleć sobie rzeczy. I to nie są jakieś złe rzeczy, w sensie złe rzeczy też, ale nie wiem. No, rozumiem, że gdzieś po prostu też chyba tak umysł funkcjonuje, że od jednej jakiejś negatywnej myśli czy takiej obserwacji, że coś jest właśnie, nie wiem, trudne, bez sensu, smutne, przytłaczające, też jakby dalej idziesz w tą stronę po prostu i ciężej jest złapać taki hamulec i powiedzieć sobie, dobra, no ale nie mam na to wpływu, tak? Albo no trudno, muszę zająć się zwykłymi rzeczami, tylko jakby po prostu umysł bardziej angażuje się w jakieś smutne wizje i różne negatywne myśli. To znaczy smutne wizje to jedno, ale drugie to ja mam wrażenie, że to jest taki mechanizm radzenia sobie, gdzie no nie wiem, tak jakby trochę przenoszę życie do mojej głowy i tam sobie jakoś, nie wiem, tak myślę po prostu rzeczy, jakieś wydarzenia, które może się staną w przyszłości, które chciałabym, żeby się stały, albo coś takiego. Zamiast na przykład wyjść i spotkać się z kimś, wiesz, to wolę to przeprowadzić wszystko w mojej głowie. Czyli jakby nie jest na przykład atrakcyjne w tym momencie na przykład właśnie spotkanie się i opowiedzenie komuś o tym, tylko nie. Właśnie bardziej ta izolacja i takie przeżywanie wewnątrz. Nie, i nie jest atrakcyjne. I mam wrażenie, że gdybym się w tym nie hamowała, to mogłabym tak utknąć w swojej głowie na cały dzień, albo na cały tydzień, albo na, nie wiem, na jakiś czas. W jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości, która się po prostu wytwarza mi w głowie i mogłabym tam sobie żyć. A to, o czym mówisz, no to właśnie znaczy, to nie jest tak, że spotkania z innymi ludźmi nie są atrakcyjne dla mnie, ale przez to, że automatycznie jakby obniża się moja samoocena i nagle mimo, że miałam wrażenie, że jakby jestem w dobrym miejscu ze swoją samooceną i tak dalej, to nagle mam takie poczucie, że kompletnie nie mam nic do powiedzenia, ani nic do zaoferowania innym. I przez to też jakby izoluję się od innych ludzi, bo mam wrażenie, że moja obecność nie ma jakby dla nich żadnej wartości i że przez to robię komuś jakiś problem, albo że jestem poniekąd jakby obciążeniem. Jakby nie chcę tego komuś robić, bo nie czuję, że druga osoba ma coś z tego, nie? Że dla drugiej osoby to jest interesujące, żeby w jakikolwiek sposób spędzać ze mną czas. Więc raczej z tego rezygnuję. I też tak jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, to mówiłaś, że ciężko ci wpaść na jakiś, nie wiem, ciekawy pomysł, ani nie wiem, taki brainstorm, jak zazwyczaj sobie robimy, gdzie musimy coś wymyślić na, nie wiem, jakieś wydarzenie czy do podcastu, to po prostu, no miałam wrażenie, że zawsze łatwo tobie przychodziło też po prostu podsyłanie jakichś opcji i jakby no dyskutowanie nad nimi.
A teraz powiedziałaś, że gdzieś też jest to cięższe. Tak, mam wrażenie, że w ogóle tak jak się czuję normalnie, to czuję się raczej bardzo pomysłowa. Zawsze mam jakieś pomysły alternatywne na to, jak można rozwiązać jakieś sytuacje, co można zrobić. Też może bardziej opcje abstrakcyjne. Zawsze też sobie myślałam o tym, że wydaje mi się, że taką wartością jest to, że nigdy nie pracowałam w taki sposób właśnie w korporacji albo w jakichś takich strukturach, bo też przez to czuję, że mam bardziej, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie mniej ograniczone jakimiś takimi ramami myślenie i wydawało mi się, że to jest jakaś moja mocna strona. Teraz mam wrażenie, że nic nie mogę wymyślić jakiegoś, albo że przychodzi mi to z dużym trudem i tak jak normalnie miałabym od ręki jeszcze w ramach tej rozmowy z 5 pomysłów różnych, tak teraz jeden pomysł to jest jakiś ogromny wysiłek. I tym bardziej jakoś jest to jeszcze bardziej dojmujące w tym wszystkim. Jeszcze kolejna rzecz, którą sobie zanotowałam jako taki objaw, który być może znają osoby, które mają doświadczenie z depresją, to, że codzienność zwalnia, ale czas ogólnie przyspiesza. Czyli trochę to jest jak bycie zawieszonym w takiej formalinie. Wiesz, jak czasami są jakieś mózgi, czy jakieś elementy wnętrzności włożone do słoika z formaliną i one tak wiszą sobie no. I ruch w tym na pewno jest bardzo trudny i ograniczony, ale więc to jest taka codzienność, właśnie taka spowolniona i wszystko trwa długo, ale z drugiej strony, nim się orientujesz i już minął miesiąc. Wydaje mi się, że to jest jakoś taka charakterystyczna rzecz. No i oczywiście fatalizm, brak perspektyw, chociaż przed chwilą jeszcze były. Czyli wszystkie pomysły, wszystkie rzeczy, które jakby wydawały się znaczące w życiu, czy coś takiego, nagle się okazują bez sensu. I po co to robić? Albo jaką to ma dla kogokolwiek wartość? Albo coś takiego, więc to też jest tylko gorsze. Brak sensu życia, wiadomix. To jest coś, co chyba nie najgorzej wpływa, taki ogólny brak sensu życia, jak sobie o tym myślę. I im więcej sobie to analizuję, tym bardziej się orientuję, że życie po prostu nie ma żadnego sensu. I że w takim ogólnym rozrachunku... Mhm. No to jest bardziej w takim, tak jak kiedyś opowiadałaś, bardziej podchodzi pod taką filozoficzną rozkminę niż, że twoje obecne życie nie ma sensu. No w sumie to jedno i drugie. No to jest coś, co mnie bardzo przerażało, jak byłam dużo młodsza, jak chodziłam jeszcze do podstawówki, czy... No do podstawówki chyba. To jest coś, co mnie najbardziej przerażało na świecie. Że po prostu życie jest bez sensu w skali całego wszechświata. Pointless. Co jeszcze mam zapisane? To, że ciężko mi się zmotywować do robienia rzeczy i robienie rzeczy bardzo długo trwa. I to jest tak, że w ostatnim czasie robię kilka takich rzeczy naraz, takich no ambitnych i które wymagają czasu i też jakoś umówiłam się ze sobą, że się chcę cały czas uczyć, że jak nie robię czegoś jednego, to chcę robić inny kurs, więc na bieżąco robię jakiś kurs i do tej pory robiłam swój kurs tak, że trzy tygodnie nauki na kursie robiłam w jeden tydzień. No i tak zrobiłam jeden tydzień, trzy tygodnie, drugi tydzień, trzy tygodnie. Ten kurs tam trwa docelowo pół roku, no ale jakoś dobrze mi się to wszystko robiło, pracowało, przyswajało, nie zajmowało mi to jakoś tak szczególnie dużo czasu, bo to robiłam sobie tylko wieczorami. I teraz jestem na czwartym tygodniu od 2 tygodni na jednym tygodniu. Więc w porównaniu do mojego poprzedniego tempa, gdzie to nie jest jedyna rzecz, którą robiłam, ten kurs oczywiście, ale w porównaniu do mojego poprzedniego tempa, to po prostu wszystko nagle zwolniło. Spowolniło. Ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie może miałaś tak dużo rzeczy właśnie w tym okresie,
nie wiem, czerwiec, tak? I nie wiem, czy wcześniej, czy później, że właśnie jakoś teraz organizm trochę po prostu potrzebuje zwolnić i to jest taki sygnał, że właśnie, nie wiem, hold on, czy ale jakby tak... Ja nie czuję, że ja bym miała tyle rzeczy aż. Bo ja zawsze, to znaczy widzisz, jeśli lubisz to, co robisz, to nie będziesz musiała pracować ani jednego dnia w życiu, czy jakoś tak. Więc może to też jest kwestia tego, że ja nie postrzegam rzeczy jako praca per se. Wiesz, o co chodzi? No tak, i też nie masz takiej pracy 9 to 5, że wracasz i robisz jakiś kurs, tylko po prostu jakby to jest tryb twojego dnia i jakby masz to jakoś z góry zaplanowane, ale no mimo wszystko... Tak, dlatego zamykam komputer o 23:30 pracując. I ostatnia rzecz, jaką sobie zapisałam jako taki objaw, to jakiś czas temu, parę miesięcy temu, rozmawiałam z kimś o tym, że mam wąską grupę przyjaciół i bliskich mi osób, ale ogólnie dosyć dużo czasu spędzam sama. I też większość moich przyjaciół nie mieszka w Polsce, więc jesteśmy w takim kontakcie telefonicznym i tak dalej, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo tak samo postrzegam ten kontakt, jak kontakt osobisty bardzo często. No i ta osoba się mnie zapytała, czy nie czuję się w związku z tym samotna. No nie, że teraz nie mam chłopaka, że dużo czasu spędzam sama i tak dalej, i tak dalej. I ja mówiłam, że nie, w ogóle się nie czuję samotna. I bardzo rzadko w sumie mam takie poczucie samotności, bo naprawdę dobrze spędza mi się czas samej i umiem się sobą zająć i lubię robić rzeczy, które lubię i też nie lubię spędzać jakoś tak przesadnie dużo czasu w dużych grupach i nie potrzebuję, no typowy introwertyk. I od tego czasu dwa razy miałam takie uczucie, właśnie poczucie samotności. I teraz mam też takie poczucie, tylko to nie jest tak, że jakbym była z kimś, to by się zmieniło. Mhm. Czyli to jest takie dogłębne poczucie samotności, które nie wynika z bycia samą. Kumasz? Trochę oksymoron, ale nie wiem, czy to bardziej wynika z takiego poczucia niezrozumienia, że jakoś właśnie, nie wiem, jesteś sama na świecie. Takie właśnie znowu jakieś trochę bardziej z meta poziomu, czy... No bo to jakby rozumiem, że nie jest tak, że jestem samotna, bo nie mam się komu wygadać, tak? Czy nie mam właśnie, nie wiem, z kim się spotkać, tylko... Tak, bo mogłabym podnieść telefon i zadzwonić do przyjaciółki, która by mnie świetnie zrozumiała i jakoś, wiesz, pogłaskała, poklepała po plecach, ale nie wiem, co by to miało w sumie zmienić. Ciężko mi to wyjaśnić w sumie, ale czuję, że to jest przejmujące poczucie samotności, które nie wynika z bycia samą. Takie bardziej poczucie braku wiary w to, że te relacje jakoś mogłyby ci pomóc? Nie umiem tego wyjaśnić. No, a ty się czujesz samotna? Kiedykolwiek, często? No, odkąd nie mieszkam sama, to nie, ale znaczy miałam momenty, gdzie mieszkałam na przykład ze współlokatorkami, z którymi nie byłam po prostu jakoś w kontakcie, tak po prostu mieszkałyśmy razem. I miałam momenty, gdzie czułam się bardzo samotna, bo na przykład, nie wiem, inni moi bliscy, znajomi, przyjaciele byli zaabsorbowani czymś innym albo kimś innym i miałam takie poczucie właśnie, że jestem sama, że faktycznie nie mam do kogo się odezwać i tak zawsze rozumiałam tą samotność. A może bardziej to było takie poczucie odtrącenia też? Wydaje mi się, że może to jest też kwestia poczucia takiego samotności, że wiem, że żadna osoba, z którą bym mogła o tym porozmawiać, nie jest w tej samej sytuacji jak ja. I nie czuję się tak jak ja, więc ja się czuję tak trochę za szybą, wiesz, osobna. Może coś takiego? Czyli takie, że nikt mnie nie rozumie. Szósta klasa, emo, fajnie. No nie wiem, może coś takiego? To ma to sens? Chcesz przejść do tego, jak sobie właśnie radzisz? Czy jakoś to doświadczenie twojej terapii spowodowało, że masz teraz właśnie jakieś narzędzia, czy takie przekonania, do których wracasz? A powiedz, jak do ciebie ktoś przychodzi właśnie z depresją, z epizodem depresyjnym, czy z jakimś obniżonym nastrojem, to ty zazwyczaj o czym mówisz? Jakie są takie basics,
które sprzedajesz swoim pacjentom i pacjentkom, żeby o siebie tak zadbać na co dzień w epizodzie depresyjnym? No, zaczynamy zawsze od psychoedukacji i od zobrazowania takiego błędnego koła, jakie jest połączenie między tymi negatywnymi myślami, a emocjami i tym, co w ciele i też zachowaniem, tak? Czyli jak te negatywne myśli wpływają na smutek, który też wpływa na brak energii, na to, że właśnie jest mniej tej aktywności, a w drugiej kolejności jest takie motywowanie właśnie do rozpoczęcia jakiejś aktywności, do właśnie wychodzenia gdzieś, tak? Wychodzenia z domu, tylko wychodzenia do ludzi. No i też jakby w dalszym etapie praca nad przekonaniami, nad rozpoznawaniem zniekształceń poznawczych, tak? Czyli takiego uczenie się takiego bardziej racjonalnego i otwartego myślenia, a nie tylko zamkniętego na tą wąską ścieżkę, sytuację. Ale teraz jak mnie o tym zapytałaś, to szczerze mówiąc, dawno nie miałam takiej osoby, która była w takim typowo epizodzie depresyjnym. O, naprawdę? Zdecydowanie więcej zaburzeń lękowych. Zdecydowanie więcej. I zaburzeń osobowości. To ciekawe. No to o czym powiedziałaś, to też jest właściwie dokładnie coś, co ja się staram robić, ale wypisałam sobie takie bardziej konkretne przykłady z mojego życia. I tak jak już kiedyś chyba w odcinku o depresji opowiadałam o mojej przyjaciółce, która pomogła mi jakoś się z tego wydostać poprzez proszenie mnie o pomoc. I wtedy też chyba mówiłam właśnie o tym, że dystrakcja to jest super sposób. Zawsze. To nie jest tak, że on wyleczy cię z obniżonego nastroju czy ze złego samopoczucia, ale odwracanie swojej uwagi ma, mimo że nie brzmi jakoś szczególnie, to moim zdaniem ma naprawdę wielką moc. I robienie takich rzeczy właśnie, które odwracają twoje myśli od tego, jak wiesz, jak się fatalnie czujesz i jaki świat jest chylący się ku końcowi. A jeszcze najlepsze jest to, że wczoraj wyszedł nowy raport IPCC a propos świata chylącego się ku upadkowi. Ale z takich przykładowych rzeczy, które robię, to na przykład to jest w ogóle śmieszna rzecz i to przyszło mi jakoś tak naturalnie, w sensie samo z siebie i nie potrafię znaleźć w tym jakiejś takiej racjonalnej przyczyny, ale to już widzę, to jest trzeci raz, jak to robię, jak się czuję źle. Samo z siebie, nie szukam tego. Bo mam wrażenie, że przez to, że widzę, że mam tendencję do tego, żeby odpływać w swoją głowę i do środka, to szukam jakiejś takiej kotwicy w rzeczywistości. I tą kotwicą zazwyczaj jest coś, co mogę oglądać i słuchać jednocześnie. Wow, po prostu opisałam, czym jest film. Może to dlatego jest taka nowość, bo więcej słuchasz po prostu książek i podcastów, niż oglądasz filmy i seriale. Tak, ja mało korzystam w ogóle z Netflixa czy coś, a w ogóle najwięcej przez ostatnie, nie wiem, jakieś 5 miesięcy to w ogóle konsumowałam wyłącznie treści edukacyjne na różne tematy, którymi akurat się interesowałam, ale po prostu robię, jakoś automatycznie robię coś takiego, że szukam jakiejś takiej kotwicy w rzeczywistości, która jest stała, dostępna w każdej chwili i w najlepszym razie ma jakieś 500 sezonów, czy tam 500 odcinków, czy coś takiego, żeby, wiesz, że jeśli chcę przez cały dzień oglądać tylko to, to żeby to było dostępne. Ale też jednocześnie nie jest to tak absorbujące, że nie mogę robić innych rzeczy w tym czasie, na przykład jedzenia albo tam coś innego, wiesz, robić. I na przykład teraz nie wiem, jak to się stało. Chyba po prostu otworzyłam moje konto na YouTubie i nie wiem w sumie nawet, jak to się wyszukało, w sensie jak to wyszukałam, czy na tej głównej stronie, czy coś.
Teraz moją kotwicą w rzeczywistości są dwie youtuberki z Korei. W sensie one nie są, one są dziewczynami z Polski, które mieszkają w Korei i w taki sposób w ogóle, wiesz, nieprofesjonalny, czy jakiś taki w taki bardzo domowy sposób, taki vlogowy wręcz, pokazują jakieś swoje życie w Korei, swoje jakieś tam, nie wiem, jakieś ciekawostki o Korei. Już jest to, że mnie Korea w ogóle nie interesuje. Wiesz, w ogóle ani nigdy nie chciałam tam pojechać, ani mnie nie interesuje jakieś, nie wiem, tam jakieś... No nic w ogóle, nic mnie nie interesuje, jeśli chodzi o Koreę. Ale interesują mnie po prostu ciekawe rzeczy. Wiesz, i te dziewczyny opowiadają o Korei, o tym jakieś, o jakichś rzeczach, które tam znalazły ciekawe i o tym, jak wygląda ich życie tam. Ale przede wszystkim one mają masę kontentu. I tych odcinków jest po prostu... Bo wiesz, to są jakieś youtuberki, które nagrywają już od 6 lat albo tam od, wiesz, od dłużej. Więc naprawdę tych odcinków mają mnóstwo. I to nie jest tak, że to wszystko mnie w ogóle interesuje, ale... Jest to jakieś nowe, angażujące, jest ciekawostki. Jest nowe, angażujące, tak, tak, ciekawostki, wszystko, co lubię. I szkoda, że nie masz długich włosów, bo wciągnęłabyś się może we włosomaniactwo. Tam jest po prostu niezliczona ilość kontentu na YouTubie. O, może, tak. Ale że mam wrażenie, że to jest takie moje nowe, nie, jakieś proste, nieoceniające towarzystwo, jednostronne. I wiesz, i po prostu to jest jakaś kolejna rzecz. Jej chłopak, Koreańczyk, gotuje bigos, wiesz, jakieś takie rzeczy, w ogóle których tak normalnie w moim życiu, jak się dobrze czuję, to raczej bym nie oglądała tego, bo to jest w ogóle, wiesz, inne rzeczy mnie interesują. Ale tutaj na przykład czuję w tym bardzo duże wsparcie. Ta jedna dziewczyna, jej się urodziło jakieś dziecko... I tam sobie z nim chodzi. Wiesz, jakieś takie bardzo, bardzo proste rzeczy. W ogóle nie to, bo czuję, że inne rzeczy, które do tej pory konsumowałam, a tak głównie to były jakieś takie rzeczy bardziej edukacyjne, czy... Wymagające przemyślenia też czegoś. Wymagające przemyślenia i analizy są zbyt obciążające. Mhm. No więc to jest taka moja kotwica w rzeczywistości. No, czyli podobnie pewnie zadziałałoby jakieś... Nie wiem, właśnie sitcomy, czy jakieś takie seriale obyczajowe. Tak, Friends, coś takiego, no. Coś, co po prostu pokazuje jakieś takie w miarę zwykłe życie, bez jakichś, wiesz, trudnych za bardzo tematów. Może właśnie taki, może sitcom, takie coś, co macie śmieszyć i jest ten śmiech z puszki, może wydawać się, tak wydaje mi się, że mógł być nieadekwatny, ale właśnie może coś takiego, co jest jakimś żartem, mimochodem, bo właśnie z jakimś vlogiem może być nawet szybkie lepszym. Pytanie. Czy ktoś kiedykolwiek zaśmiał się na sitcomie? No, oczywiście. Także zaśmiał tak na serio? Wtedy, kiedy ci ludzie się śmieją? No jasne, że tak. A ty nie? Nie, ale ja się w ogóle nigdy nie śmieję na żadnych filmach w sumie. Teraz się zorientowałam. Ja jestem w stanie się po prostu popłakać ze śmiechu, jak oglądam jakieś, nie wiem, głupie TikToki albo śmieszne pieski. A ja nie. Więc nie potrzebuję tego śmiechu z puszki. No to jeszcze takie inne moje sposoby radzenia sobie i właściwie to jest wszystko motywowanie się do jakiejś aktywności. To na przykład, że robię mniejsze zakupy spożywcze, żeby prowokować wyjście na spacer po nie. Nie jeżdżę nigdzie tramwajem, czy żadnym autobusem, czy samochodem, tylko chodzę po zakupy i robię z tego spacer. No i w ogóle spacer, staram się chodzić na spacery, bo wiem, że to mi dobrze robi, ale żeby się jeszcze bardziej do tego motywować, to umawiam się ze sobą, że jak wyjdę na spacer, to posłucham sobie podcastu, a że w domu nie mogę. No, ale to się kończy trochę tak też czasami, że wracam ze spaceru i tam jeszcze kończę podcast w domu i czasami się kolejny odcinek odtworzy. Ale ogólnie staram się mieć taką zasadę, że słucham podcastów tylko w ruchu, jak gdzieś idę, czy jak gdzieś jadę, czy coś takiego, żeby... Mhm. A nie w domu. Tylko czasami w domu, na przykład jak sprzątam albo coś. No i... Chodzę na wspinanie. Wróciłam do chodzenia na wspinanie, bo już są otwarte miejsca i nawet jak czuję, że nie mam siły na to i nie mam ochoty, to minimum 2 razy w tygodniu idę na wspinanie. No i na przykład wczoraj byłam
Być może z 20 minut przesiedziałam tak z głową w kolanach, bo z głową w kolanach było, przed? Było mi smutno i nie miałam na nic ochoty. Ale przed czy po? Nie, no jakoś tak w trakcie. Okay. Ale podczas spinania też sobie słucham podcastów. To znaczy wspinania na baldach, nie na wysokich ścianach. No, ale staram się dbać o to, o ten wysiłek fizyczny, no bo wiadomo, to jest coś, co bardzo dobrze działa. No i to są moje aktualne sposoby na epizod depresyjny. Okej. Okay. Zaraz chyba będzie padać. I jem też zdrowo. A gotujesz sobie sama? Mam mały apetyt, tak. Cool. Ja w ogóle nie zamawiam jedzenia. Nie wiem w sumie dlaczego. Nie wspierasz gastro. No ale z drugiej strony to jest moja jedna z rzeczy, żeby chodzić po zakupy i robić małe zakupy. Więc no tak. Wspieram siebie w pierwszej kolejności. Wspierasz Chloe. Dobra, to jako, że też powiedziałaś, że no oczywiście to nie jest tylko twoja decyzja, ale też twojego lekarza czy lekarki, że nie zwiększasz dawki antydepresantów, to chciałam zrobić taką checklistę, co robisz z tej listy mojej, znaczy nie mojej, tylko oczywiście pytanie na śniadanie, żeby starać, to jest cytat, starajmy się zażywać tych leków jak najmniej. A więc jeśli bierzesz jak najmniej, o Boże, to proszę. Czy spotykasz się ze znajomymi? Jezu, ale mnie zaskoczyłaś. Ja mam tu serio jakby wypisane, no dawaj. Czy spotykasz się ze znajomymi? Staram się, ale nie jakoś dużo. Czyli tak pół gwiazdki można dać? No, myślę, że jedną czwartą gwiazdki. Okej, okay. Druga rzecz to sport, sport, sport. To jest też cytat. No, jak wspomniałam, robię sport, sport, sport. Okej, okay, czyli może robisz spinaczkę i spacery? Czyli w sumie sport, sport, ale czy robisz sport, sport, sport? Oh shit. Może jeszcze jeździsz na rowerze. A, jeżdżę na rowerze na wspinanie, to prawda. O, no to tak, to masz całą gwiazdkę przyznaną. Sukces. Dobra, to trzecia rzecz. Można też jeść. Czy jesz? Tak. Jem. A czy można jeść i chrupać? Czy chrupię? Tak, chrupię również. Okej, okay, super. To masz przyznaną gwiazdkę. Kolejna, czwarta rzecz. Głowy do góry. Czy masz głowy do góry? No, w sumie. No tak fizycznie to myślę, że masz, chyba że leżysz. No tak. To... A jak wiadomo, leżę dużo. Jak dużo śpisz, no to tak może pół na pół, nie? Okej. Okay. No i piąta rzecz, finalna. Oglądajcie nas, czyli czy oglądasz pytania na śniadanie? Nie. Okej. Okay. No to tutaj nie będzie gwiazdki. I myślę, że to może być przyczyną tego, dlaczego się źle czuję. Mhm. Bo nie oglądam pytania na śniadanie ani TVPiS. No tak, to idąc z tym takim myśleniem, powinnam ci zalecić oglądać pytanie na śniadanie, natomiast obawiam się, że to mogłoby mieć... Ale to nie jest nawet o tej porze, o której ja wstaję przecież. To wstawaj wcześniej. Wszyscy ludzie sukcesu wstają wcześniej. Widzisz, dlaczego? Dlatego, że oglądają pytanie na śniadanie. Nie, no dobra. To był... Racja. A jeszcze przecież przed pytaniem na śniadanie był taki program... Agrobiznes? Jakiś taki opiony. Tak, agrobiznes. To jest mapa o pytaniu na śniadanie. Jak ci się podobał mój quiz? Zaskoczył mnie ten quiz. Ale dobrze ci poszło. Tak, też mi się wydaje, że całkiem dobrze mi poszło, że też szczęśliwie udało nam się znaleźć przyczynę mojego epizodu depresyjnego, więc od jutra będę miała nastawiony TV i po prostu będzie się odtwarzało samo i może wejdzie w mój mózg tak jak omlet de fromage w laboratorium Dextera. Czyli on spał, a tam się odtwarzało i no i co? I jaki był skutek? No, świetny. Wrócimy z informacją, czy faktycznie to Chloe pomogło. Za parę odcinków się dowiecie. Za parę odcinków będę mówiła tylko tekstami z pytania na śniadanie. To wtedy oznacza, że tak. Ja myślę, że to był bardzo krzepiący odcinek i fajnie też widzieć, że właśnie masz te strategie i mimo, że one nie poprawiają tego nastroju jakoś diametralnie,
że jednak stosujesz je i właśnie jesteś aktywna, starasz się być aktywna. No bo tak naprawdę nie wiemy, co by się stało, gdybyś tego nie robiła i jak, wiesz, jak głębiej by to postępowało, nie? Więc to jest trochę takie działanie prewencyjne. Myślę, że to by było tak, żebym po prostu odpłynęła w otchłań w mojej głowie i zobaczyłybyśmy się za pół roku. Tak jak już raz miało to miejsce. Wiesz, bo uważam, że naprawdę w tym epizodzie świetnie sobie radzę. Jak myślę też o poprzednich sytuacjach. I jestem w stanie tak funkcjonować i może tam sobie czasami popłaczę, ale wiesz, ale... Mhm. Ale no, to też chyba jest kwestia tego, że to przychodzi z doświadczeniem i z tym, że wydaje ci się, że na początku ci się wydaje, że po prostu nie możesz robić rzeczy, ale potem rozumiesz, że fizycznie możesz robić te rzeczy, po prostu w głowie się czujesz tak. I mam nadzieję, że ten odcinek jakoś wesprze osoby, które bywają w epizodzie depresyjnym. Ja też w nim bywam, chociaż wolałabym nie być. Mam nadzieję, że to szybko minie i wy również trzymajcie się. Może zastosujcie kilka z moich super trików. No dobra, to trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! Pa!